Dziękuję pięknie za takie szerokie przedstawienie tutaj. Jeszcze trochę bliżej, słychać mnie? Wszyscy słyszą? Teraz super, cieszę się. Dziękuję jeszcze raz za introdukcję i mam nadzieję, że będzie rzeczywiście ciekawie i tak w tym tygodniu mózgu na zakończenie, bo już chyba go powoli kończymy, będzie to jakaś nowość dla Państwa. Tak jak już Pani Profesor powiedziała, nazywam się Łukasz Okruszek i pracuję, mam podwójną afiliację w tym momencie. Z jednej strony jest to Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, z drugiej zaś wróciłem całkiem niedawno na moją alma mater, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Słabo jednak. Ojej, dobrze, czyli teraz będę już starał się. Dobrze, więc w razie czego proszę o informacje korygujące, gdyby okazało się, że znowu mówię za cicho albo za daleko. Dobrze, w takim razie wracając do tematu i tutaj pozwoliłem sobie jeszcze pokazać logo naszego zespołu badawczego, który leży na przecięciu tych dwóch jednostek, bo korzystamy z jednej strony z zasobów Instytutu Psychologii, z drugiej zaś Wydziału Psychologii i łączymy, dajemy możliwość studentom, którzy generalnie chcą się rozwijać w stronę neuronauki społecznej, że tak powiem szeroko, realizacji tego typu projektów. I tutaj już przechodząc do rzeczy, dzisiaj opowiem o temacie, który brzmi dość enigmatycznie. Czy wiesz, co zamierzam? Mózg a interakcje społeczne i tak jak już generalnie myślę, że nie jedna osoba domyśliła się, co zamierza ten mały człowiek. Czy ktoś uważa, że w tym danym momencie to jest najszczęśliwsze niemowlę na świecie? Nie sądzę, żeby ktokolwiek tutaj miał takie pomysły i wydaje mi się, że zamierza co najwyżej się rzeczywiście rozpłakać w ciągu najbliższych parunastu sekund i nie mamy co do tego jakichś wielkich wątpliwości. Działka, którą się zajmuję, dzisiaj postaram się ją obrazowo przedstawić i podjąć takie trzy problemy, które znamionowałem gdzieś tam już wcześniej na plakacie. Pierwszy z nich to będzie takie bardzo szerokie omówienie tego, czy jesteśmy w stanie zrozumieć zamiary drugiej osoby na podstawie jej ruchu, czyli opowiem troszkę o tym, jak przetwarzamy informacje społeczne, jak badamy przetwarzanie informacji społecznych i ile tych informacji jest nam potrzebnych, żebyśmy byli wyczytać, co druga osoba zamierza. W drugiej części powiem, odniosę te wyniki do takiej choroby, którą nazywamy i wciąż diagnozujemy i nazywa się schizofrenią. I tutaj to takie pole, z którego moje badania wyrastają dość mocno. Jeżeli ktoś postanowiłby na przykład zobaczyć, czym się zajmowałem, no to powiedziałbym, że bardziej było to taka kliniczne aspekty działania mózgu niż szeroko pojęta norma. Teraz dopiero idziemy w stronę takiej populacji nieklinicznych, więc powiem trochę, jak te wyniki, o których mówiliśmy w pierwszej części, mają się do zaburzeń obserwowanych u osób chorych na schizofrenię. I wreszcie w trzeciej części pokażę troszkę takiego nowego nurtu, nie takiego całkiem nowego, ale trochę metod, które pozwalają nam uchwycić te interakcje w sposób bardziej trafny ekologicznie, bo to, o czym będziemy mówić, w dużej mierze opiera się na metodach, które dyskutowałbym, czy odzwierciedlają taką naturalną interakcję społeczną, jak tutaj teraz na przykład możemy jej zaznać, tak? Więc przechodząc od razu do rzeczy. Zajmuję się takim domeną funkcjonowania człowieka, która nazywa się poznanie społeczne. I tym, czym różni się od poznania niespołecznego, to to, że służy pewnej bardzo określonej funkcji. I tak jak ładnie tutaj najprostsza definicja, jaką znalazłem, to jest taka, że poznanie społeczne to zestaw umiejętności, które pozwalają nam uczestniczyć w interakcjach z innymi ludźmi. Oczywiście ktoś w tym momencie mógłby powiedzieć, że jak ktoś ma zaburzenia uwagi albo zaburzenia pamięci operacyjnej, no to nie może uczestniczyć w interakcjach z innymi osobami, ale tutaj mówimy o takich funkcjach, które są bardzo specyficzne i bardzo mocno powiązane z przetwarzaniem informacji społecznych per se. Na gruncie takiej szeroko pojętej klinicznym mówimy głównie o trzech. Nie słychać? Okej. Mówimy o trzech grupach procesów. Pierwszym z nich jest percepcja społeczna i wydaje mi się, że wszyscy widzą tutaj tańczącego. Czy ktoś nie widzi ludzika? Wydaje mi się, że wszyscy widzą ludzika i tutaj generalnie można by powiedzieć, że mamy ruch kilkunastu punktów, a wszyscy wiedzą, co ta osoba robi i w jakim jest nastawieniu. Druga, czyli percepcja społeczna, to będą wszystkie procesy związane z tym, jak odróżniamy informację społeczną od niespołecznym i jak wykrywamy w ogóle obecność tego typu informacji. Druga grupa to będzie szeroko pojęte przetwarzanie emocji, czyli to będą badania dotyczące tego, czy jesteśmy w stanie odczytać czyjeś emocje,
więcej na podstawie wyrazu twarzy, na podstawie niewerbalnych aspektów głosu i innych źródeł informacji. Wreszcie trzecia grupa badań dotyczy tak zwanej teorii umysłu i wyrasta bardzo mocno z psychologii rozwojowej, tak? Gdzie bada się właśnie szczególnie w podniesieniu do populacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tutaj było wiele badań, z których dzisiaj te narzędzia do dziś są używane. Dotyczy tego, czy jesteśmy w stanie interpretować czyjeś zamiary, cele, intencje, plany. Oczywiście wszystko działa świetnie w teorii, tak? I technicznie powinno odnosić się wyłącznie do domeny funkcjonowania, której analizujemy cele i zamiary i inne cechy ludzi. Tymczasem ja widzę tutaj bardzo określoną informację społeczną i odczytuję bardzo dużo informacji w tym prostym zdjęciu, które człowieka nie przedstawia. Tak samo tutaj, czy ktoś mi powie, jaka to emocja? Jakie jest kiwi? Zielone, kwaśne, to konkretne kiwi tu na obrazku? Zasmucone. Widzę, że chyba nie ja jeden. Widzę tutaj dużą dozę smutku w tym prostym owocu. I tak samo z badaniami zamiarów, atrybucją intencji. Czy te pudełka mają przyjazne intencje? Podpis pod tym zdjęciem oryginalnym to pudełka znów knują. Więc tutaj powiedziałbym, że nasz mózg, tutaj mamy kilka bardzo obrazowych dowodów pokazujących, jak bardzo jesteśmy wyczuleni na tego typu informacje i jak mocno i automatycznie ich przetwarzanie w naszym mózgu jest zakorzenione. Oczywiście każda z tego typu funkcji angażuje szereg procesów neuronalnych i szereg sieci neuronalnych, które, mówiąc najogólniej, jeżeli mówimy o procesach związanych z przetwarzaniem interakcji społecznych, można sprowadzić do aktywności trzech sieci neuronalnych, z których każda ma ciut inne funkcje. Pierwsza dotyczy percepcji społecznej właśnie, czyli to tak zwana sieć percepcji osób i mamy tu szereg struktur związanych z percepcją twarzy, tak zwane pole twarzy w zakręcie wrzecionowatym. Mamy struktury związane z percepcją ciała, statycznego ciała, a także tak zwaną tylną część bruzdy skroniowej górnej związaną z percepcją ruchu biologicznego, takiego jak właśnie ten człowieczek, który tam za pomocą punktów świetlnych był pokazany. I szeregu innych dynamicznych aspektów innych osób, czyli to tak zwana sieć percepcji społecznej. Druga sieć, tutaj będzie kontrowersyjne hasło, neurony lustrzane, używając mniej kontrowersyjnego hasła, sieć obserwacji czynności. To struktury związane właśnie tutaj bruzda śródciemieniowa i kora przedruchowa, zakręt czołowy dolny, które aktywują się automatycznie, gdy przetwarzamy informacje o tym, co robią inne osoby. Wystarczy, że na nie patrzymy i obserwujemy to, co robią. Czyli to tak zwane, tutaj można by powiedzieć, struktury, które automatycznie aktywują się przy obserwacji czynności. I wreszcie trzecia sieć to struktury związane z teorią umysłu, czyli przyśrodkowe struktury, takie jak przedklinek, przyśrodkowa kora przedczołowa, a także przede wszystkim styk ciemieniowo-skroniowy, które związane są właśnie z atrybucją różnych zamiarów, stałych cech osoby innej, chwilowych planów tych innych osób. I tutaj, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych sieci, które działają w dużej mierze automatycznie, czego dowód mieliśmy zresztą przed chwilą, tak? Jak pokazywałem różne niespołeczne istoty, często dopiero na poziomie takim, gdzie wolicjonalnie, w sposób jawny musimy interpretować inne bodźce, obserwujemy ich aktywność. Co nie znaczy, że nie mają też w pewnym stopniu zautomatyzowanego działania. I pokazując to, co się dzieje w naszym mózgu społecznym w odniesieniu do szeregu tego typu bodźców, które przed chwilą pokazywałem, no to rzeczywiście mamy na przykład taki potencjał, tak? To nie jest tak, że po prostu aktywują się wyłącznie selektywnie, kiedy widzimy inne osoby, te bodźce, te sieci. Możemy na przykład, są badania nad tak zwanym potencjałem N170, potencjał wywołany, który rejestruje się przy użyciu elektroencefalografii. Jest on wskazywany jako taki bardzo charakterystyczny potencjał związany z przetwarzaniem twarzy. I każdy, kto widział obrazy Archimboldo, takie bardzo charakterystyczne obrazy pana, który zestawiał szereg przedmiotów z przyrody nieożywionej tak, żeby wywołać wrażenie obecności twarzy, zapewne powie, dlaczego na przykład taki standardowy obraz Archimboldo wywołuje dużo większą amplitudę, związany z większą amplitudą tego potencjału, niż obrócony obraz Archimboldo, gdzie widzimy po prostu miskę z warzywami czy owocami.
W jeszcze innym badaniu pokazywano, że na przykład emotikony też wywołują zwiększenie amplitudy tego potencjału. I co więcej, emotikony, które pokazywane są zgodnie ze standardową notacją, czyli dwukropek, nawias, wywołują większą jego amplitudę niż te, które są niestandardowo pokazywane. Jakiś czas temu badacze z Uniwersytetu Columbii zadali sobie również bardzo fundamentalne pytanie dotyczące tego, co dzieje się w naszym mózgu, gdy mylimy dom z twarzą. Naprawdę, takie badanie w 2006 roku zostało opublikowane z bardzo wysokim impact faktorem w bardzo prestiżowym neuronaukowym piśmie i oczywiście badacze zaobserwowali, że w zakrętach wrzecionowatych, czyli w tej strukturze, gdzie rzeczywiście domniemujemy się, że jest pole twarzy, które uaktywnia się zawsze, gdy tą twarz widzimy, w sytuacji, kiedy pomyliliśmy dom z twarzą, aktywność tegoż właśnie zakrętu wrzecionowatego jest równie duża, równie zmienia się w taki sam sposób, co przy percepcji twarzy, gdy jesteśmy pewni, gdy ją widzimy, że ją widzimy. Więc tutaj mamy dowody na to, że rzeczywiście jesteśmy bardzo mocno nastawieni na to, żeby te informacje społeczne przetwarzać, że mamy, te funkcje są bardzo mocno w nas zakorzenione, tak? Przechodząc na troszkę wyższy poziom, bo to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć, to interakcje społeczne. To jest temat, którym się zajmuję i o którym mogę coś więcej powiedzieć, tak, w tym zakresie. To najpierw chciałbym opowiedzieć, jakie badamy. Standardowe metody badania, tak. Moim pierwszym wykształceniem jest neuropsychologia kliniczna. Zanim zająłem się neuronauką i tutaj badaniami, tutaj może profesor dr Teplic może zaświadczyć, że jeszcze gdy zaczynałem doktorat, to rzeczywiście bardzo mocno aspekt kliniczny eksponowałem. Rzeczywiście używamy szeregu metod, które pozwalają nam analizować różne procesy. Jednym z takich standardowych są takie historyjki, z których jedną postaram się tutaj przedstawić. Czyli na przykład czytamy naszemu badanemu historyjkę. Żona kroi w kuchni cebulę. Ostry zapach cebuli sprawia, że zaczyna płakać. Postanawia zrobić sobie chwilę przerwy i idzie do męża. Mąż spogląda na płaczącą żonę i pyta: kochanie, dlaczego jesteś smutna? Czy stało się coś strasznego? To taka historyjka z testu, który opracowała doktor Agnieszka Pluta. I teraz możemy zadać naszemu badanemu pytanie, co czuje mąż, gdy widzi żonę? Czyli możemy zapytać go o emocje, tak? I rzeczywiście tak często pytamy, co tam się dzieje i gdy zadajemy tego typu pytania, badamy tak zwaną afektywną teorię umysłu. Ale możemy też zapytać, dlaczego mąż uważa, że stało się coś strasznego? Skąd wzięło się w nim takie przekonanie? Czyli badamy poznawcze aspekty teorii umysłu. Oczywiście zwykle staramy się też zadać pytania kontrolne, czy w ogóle nasz badany zrozumiał tą historyjkę. Czyli na przykład, co robiła żona przed spotkaniem z mężem. Czyli mamy dość złożoną sytuację, która wymaga od nas wyobrażenia sobie tych osób, uwzględnienia szerszego kontekstu, czyli szeregu różnych informacji. W jeszcze innej historyjce, tutaj to jest taki film, to są klatki z filmu, które uważane jest za takie modelowe narzędzie do badania poznania społecznego w populacjach klinicznych. Mamy taką historyjkę, że przychodzi ten pan do tej pani i zaczyna jej opowiadać o wakacjach w Szwecji, które bardzo mu się podobały. Pani słucha tego bardzo zainteresowana. Później pojawia się drugi pan, który zaczyna koncentrować całą rozmowę wyłącznie na sobie i stara się ją skierować tak, żeby w ogóle drugiego tego pierwszego pana wykluczyć z niej. Po czym pani zadaje pytanie drugiemu panu: a ty byłeś ostatnio w Szwecji? I zadajemy oczywiście pytanie: czemu Sandra, czyli bohaterka, powiedziała to, co powiedziała? Jeżeli nasz badany mówi, że generalnie no, interesuje ją Szwecja, no to my wiemy, że chyba nie do końca tutaj prawidłowo odczytał tą sytuację. Jeżeli nam mówi, że ona chce porównać tych dwóch mężczyzn, który częściej jeździ na wakacje, i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj przytoczyć bardzo wiele różnych odpowiedzi, które technicznie no wszystkie mogą mieć jakiś tam sens, ale odczytanie tej historyjki tak naprawdę no prawidłowa odpowiedź, przynajmniej według autorów, jest taka, że stara się z powrotem włączyć tego pana do rozmowy, sprowadzić rozmowę na inne tory tym sposobem. Okej, czyli mamy duże i złączone sytuacje. Przypominam, że to są kawałki filmiku. Problem z nimi jest taki, że żebyśmy odczytali, co tu się zadziało, jakie te pani ma intencje, musimy już uwzględnić szereg różnych informacji. Musimy przetworzyć co te dwie osoby mówią do siebie, to w jakim tonie to mówią, jakie są niewerbalne aspekty mowy w trakcie tej wymiany. Musimy uwzględnić ruch ich ciała,
wyraz twarzy, kierunek patrzenia, odległość pomiędzy tymi dwoma osobami, szereg innych aspektów, które trzeba scalić, żeby prawidłowo odczytać to, co robią te dwie osoby. Tymczasem, jeżeli badamy populacje kliniczne, tak, jeżeli na przykład badamy osoby chore na schizofrenię, to mamy naprawdę bardzo wiele dowodów, metaanalizy badań pokazujące, że każdy z tych aspektów, każdy z tych pomniejszych aspektów, czyli przetwarzanie na przykład emocji na podstawie wyrazu twarzy, przetwarzanie emocji na podstawie prozodii werbalnej, czyli niewerbalnych aspektów mowy, przetwarzanie gestów, ruchu biologicznego, o czym zaraz będę mówił, są zaburzone. I rzeczywiście pacjenci wypadają w każdym z tego typu zadań gorzej niż osoby zdrowe. Pytanie jest takie, czy jeżeli w takim razie na koniec końców mówią nam coś, co nie do końca rzeczywiście pokazuje, że prawidłowo odczytali tę historyjkę, no to co tu się zadziało? Dlatego też ja w swoich badaniach skłaniam się do użycia innych bodźców, które są nieproporcjonalnie uboższe w informacji, a dalej wydaje mi się, że nikt nie będzie miał problemu z powiedzeniem, czy te dwie osoby się komunikują. Czy te dwie osoby się komunikowały? Jeżeli przedstawiłbym 5 opcji, bo tak to zwykle robimy, no to myślę, że bez problemu Państwo odpowiedzieliby mi, że A prosi B, by podszedł bliżej, B podchodzi. Jeszcze inna przykładowa historyjka. A tutaj. Czy oni się komunikowali? Każde robiło co innego, tak? Tutaj już jest ciut ciężej, ale prędzej czy później większość osób stwierdza, że A ogląda spód swojej stopy, B przenosi coś. I jeszcze jeden przykład, jeszcze jedna wprawka. Ten jest praktycznie, nie spotkałem jeszcze osoby, która nie potrafiłaby powiedzieć, co tu się dzieje. Tutaj nie mamy wielkiej wątpliwości, że A robi przysiad, czyli ten po prawej i każe B powtórzyć. Tak. I prosi B, by go naśladował, B robi przyśle. Tak? Czyli wystarczy nam tyle informacji. Nie potrzebujemy niczego więcej, żebyśmy mogli odczytać całą naprawdę tutaj dużą historię stojącą za tym, co tymi dwoma osobami kieruje. Ostatnio pokusiliśmy się zresztą, tutaj też można pokazać, jak robi się takie bodźce, jak stworzyliśmy je, żeby wzbogacić trochę arsenał tych historyjek. I nagraliśmy swoje własne historyjki przy użyciu podobnej techniki, gdzie poza tym, że rzeczywiście wykonujemy takie stereotypowe gesty, dzieje się trochę więcej i wydaje mi się, że również bez całej prezentacji. Tu mamy dwie aktorki, profesjonalne aktorki, które odgrywają w takich specjalnych kombinezonach całą scenkę. Nie wiem, czy będzie słychać dźwięk, miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli ktoś nie usłyszał, no to jedna pani krzyczy do drugiej, jutro się wyprowadzasz, wyprowadzasz się, rozumiesz? A druga mówi nie. I tyle w temacie. Więc tutaj kazaliśmy naszym aktorom prosiliśmy naszych aktorów, żeby odegrali szereg różnych scenek. Były tam oczywiście standardowe sytuacje, gdzie... Tego byśmy nie wyczytali, ale... Żądanie pewnie by wyszło. Zresztą zaraz będziemy mieli okazję się przekonać, tak? Czyli nagraliśmy szereg takich historyjek, gdzie rzeczywiście jedna osoba prosi, drugą o coś, wykonuje bardzo symboliczny gest komunikacyjny, ale też taki, gdzie właśnie mamy różne emocjonalne sytuacje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, stereotypowe różne czynności, właśnie gdzie dwie osoby się synchronizują, na przykład grając w piłkę, no i też szereg czynności indywidualnych. Przyznaję, że z tymi było najciekawiej. Tutaj mamy na przykład siekierę, tak, i badanego, który właśnie musimy symulować ruch, który wykonuje się przy użyciu różnych przedmiotów. No i teraz właśnie, gdybyśmy mieli powiedzieć, jaka tu się dzieje historia, co się między tymi dwoma osobami dzieje? Czy tutaj osoba tak twardo i stanowczo nie chce się wyprowadzić? Raczej jest załamana tym informacją, że ma się wyprowadzić. A tutaj? Ojej, przepraszam. Co tu się zadziało, drodzy Państwo? Protest? Czy oni... Ja bym powiedział raczej, że się cieszą, tak? Tak sądzę, że tutaj
Raczej atrybuowałbym pozytywne emocje. Oczywiście jeszcze nie testowaliśmy tych bodźców, bo jesteśmy ciągle w trakcie ich obróbki, no ale generalnie wiemy, że całkiem nieźle wychodzi nam interpretowanie tego, co tu się dzieje i tych interakcji, nawet pomimo naprawdę skrajnego ograniczenia dostępnych informacji wzrokowych. Jest dowiedzenie się, co ludzie myślą o tym? To jest wynik? Jeszcze chwilę. Zaraz opowiem. Zrobiliśmy z nimi trochę więcej, ale zwykle ludziom się podoba, jak pokazujemy im, jak mało tutaj bodźców potrzeba. Zrobiliśmy właśnie takie badanie, pierwsze badanie, które w ogóle zrobiliśmy, dotyczyło tego, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie rozpoznawać tego typu bodźcy, gdy dwie osoby się komunikują, czy nie i co tam już specyficznie się dzieje. Co więcej, zrobiliśmy je we współpracy z kilkoma innymi ośrodkami, tak? Bo te pierwsze bodźce, które pokazywałem, są autorstwa Valerii Manery, która aktualnie pracuje we Francji. I okazało się, że niezależnie czy badamy Polaków, Chińczyków, Anglików, to bez problemu efekt sufitowy, tutaj można by wręcz powiedzieć prawie, że osoby były w stanie powiedzieć, czy te dwie osoby się komunikują, proszę, czy też działają osobno, troszkę gorzej w zakresie tego, co tam dokładnie się dzieje, ale osoby zdrowe absolutnie nie miały żadnego problemu z powiedzeniem, co się dzieje w trakcie przetwarzania tego typu bodźców. Co więcej, mamy szereg innych zjawisk, tak? Pokazuje się, że tego typu informacje o komunikacji, tak? Za pomocą badań eye trackingowych pokazuje się, że już 6-miesięczne niemowlęta są w stanie śledzić tok interakcji. Pokazuje się również, że przy użyciu rywalizacji obuocznej, jeżeli będziemy badać metody rywalizacji obuocznej, jeżeli będziemy pokazywać dwa różne bodźce, jeden przedstawiający komunikację, a drugi nie, osobom zdrowym, no to ten, który przedstawia komunikację, ma preferencyjny akces do świadomości. Czyli częściej na poziomie świadomym te osoby będą nam mówić, że widziały tam sytuację, gdzie była interakcja. Pokazuje się również, że na przykład w pamięci operacyjnej, jeżeli mamy interakcje komunikacyjne pomiędzy dwoma osobami, to one zapamiętywane są jako jeden element, tak? Więc generalnie tutaj mamy szereg zjawisk pokazujących, że rzeczywiście preferencyjnie przetwarzamy tego typu bodźce. Jednym z takich procesów jest również interpersonalne kodowanie predykcyjne. Brzmi ciężko, ale związane jest z tym, że jeżeli jedną z tych osób zamaskujemy, także nie jest widoczna, druga natomiast jest doskonale widoczna, to osoby zdrowe pod wpływem gestu komunikacyjnego tej pierwszej osoby będą w stanie lepiej wykryć w dodatkowej masce wzrokowej tą drugą osobę, niż w przypadku, gdy mamy indywidualne działania obu osób, tak? Bo jeżeli ja na przykład wykonuję gest wstań, no to spodziewam się, że raczej w tym szumie będzie osoba, która wstaje, niż osoba, która nagle zaczyna robić pajacyki, tak? Okej, okay. Czyli tutaj mamy szereg zjawisk behawioralnych pokazujących, że interakcje komunikacyjne rzeczywiście dość preferencyjnie są przetwarzane. Co więcej, są też badania z użyciem metod neuroobrazowania, gdzie rzeczywiście pokazywano tego typu bodźce, proszono osoby badane, żeby powiedziały, czy była komunikacja, czy nie i sprawdzono, co się dzieje na poziomie neuronalnym. Co się działo na poziomie neuronalnym? To takie badanie Sentel z 2010. Autorki pokazywały, że zarówno sieć teorii umysłu, czyli tutaj właśnie bruzda skroniowa górna, skrzyżowanie ciemieniowo-skroniowe, przyśrodkowa kora przedczołowa, jak i sieć obserwacji czynności, czyli tutaj właśnie bruzda śródciemieniowa, zakręczowy, dolny, w większym stopniu aktywują się, gdy mamy interakcję, niż gdy mamy po prostu dwie niezależne czynności dwóch osób, tak? Czyli zarówno na poziomie behawioralnym, jak i na poziomie neuronalnym widzimy taką dość dużo większe zaangażowanie, dużo większe, dużo bardziej preferencyjne przetwarzanie tego typu bodźców. Co więcej, w zeszłym roku pokazało się badanie, w którym autorzy twierdzili, że mamy w mózgu obszar, który specyficznie odpowiada nie tylko na to, czy jest interakcja, ale też na to, jaka jest jej natura. Tutaj badacze pokazywali najpierw przy użyciu uczenia się maszynowego, to było badanie prowadzone, pokazywali najpierw, że rzeczywiście tą naszą bruzdę skroniową górną, tylną jej część, która jest taką strukturą z sieci percepcji czynności, z sieci percepcji społecznej, można jeszcze dodatkowo podzielić na kilka pomniejszych struktur, które związane są a to z teorią umysłu, a to z przetwarzaniem dynamicznych aspektów twarzy. No i właśnie autorzy postulowali, że jest tam taki bardzo specyficzna podstruktura, która odpowiada na to, że jeżeli pokazywaliśmy później interakcje różnego typu, to w większym stopniu aktywowała się nie tylko, gdy dwie figury ze sobą wchodziły w interakcję,
ale też wtedy jeszcze dodatkowo jej aktywność była zwiększona, gdy jedna z figur przeszkadzała drugiej w porównaniu do sytuacji, gdy obie figury działały zgodnie, jedna drugiej pomagała. Czyli mamy bardzo duże zainteresowanie, może narastające zainteresowanie tematyką, które rzeczywiście pokazuje, że na zarówno poziomie behawioralnym, jak i neuronalnym tutaj coś jest na rzeczy. Przechodząc do osób chorych na schizofrenię w tym zakresie. Czemu w ogóle mówimy o schizofrenii w kontekście neuronauki społecznej, tak? Tak jak kojarzymy tą chorobę, no to większość osób prawdopodobnie myśli sobie o niej w kontekście objawów psychotycznych, tak? Najlepsza definicja, która w miarę współcześnie odzwierciedla to, co wiemy o tej chorobie, to, którą udało mi się sformułować, tak mi się wydaje, syntetycznie, to, że jest to idiopatyczna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której obserwować można objawy wytwórcze i ubytkowe. Tak? Czyli rzeczywiście poza tym, że mamy objawy wytwórcze związane z przerostem pewnych funkcji i zachowań obserwowanych u osób zdrowych, mamy też zanik różnych innych zachowań, czyli na przykład pacjenci mają mniejszą motywację do działania w różnych sferach, mają zmniejszoną mimikę, wypowiadają mniej słów, rzadziej nawiązują kontakt wzrokowy, tak? Mają szereg innych tutaj zaburzeń i mówimy dzisiaj o tym jako o domenie, która jest absolutnie kluczowa dla ich długofalowego funkcjonowania, tak? To, co jest ważne, to, że jeżeli ktoś mówi, że znalazł jakąś strukturę w mózgu, czy nawet sieć w mózgu, która odpowiada za wszystko, co obserwujemy w schizofrenii, czy też jakiś pojedynczy gen, no to można między bajki włożyć, tak? No bo objawy są złożone, obejmują wszystkie sfery funkcjonowania osób chorych, więc raczej nie da się ich wytłumaczyć w kontekście pojedynczej struktury czy sieci mózgu. I to, co jest ważne, to, że kiedyś badano głównie właśnie obserwowalne aspekty zachowania, tak? Czyli liczono, ile pacjenci wypowiadają słów na minutę, jak często utrzymują, jak długo utrzymują kontakt wzrokowy itp. itd. Dzisiaj raczej zastanawiamy się, co się dzieje i jakie procesy poznawcze prowadzą do tego, co obserwujemy na poziomie behawioralnym. Tutaj jeszcze trochę przedstawił mi się jeden na slajdzie kolejność dwóch rzeczy, które chciałem powiedzieć, ale rzeczywiście to, czemu badamy tą chorobę i czemu rzeczywiście tak mocno akcentujemy zaburzenia poznania społecznego w tym kontekście, to, że jest to trzecia co do częstości przyczyna niepełnosprawności u osób przed 45 rokiem życia na świecie. Więc jeżeli mówimy o tym, że rzeczywiście deficyty poznania społecznego są kluczowe dla długofalowego poznania, funkcjonowania chorych, no to rzeczywiście jest to problem, który gdzieś tam społecznie też jest istotny. No i to, co jest ważne, to, że jeżeli myślimy sobie o objawach tej choroby, no to większość objawów wytwórczych u dużej części pacjentów jesteśmy w stanie dość skutecznie farmakoterapią kontrolować. Tymczasem objawy ubytkowe i zaburzenia poznawcze, zaburzenia poznania społecznego, tutaj leki mają bardzo nikły wpływ, więc pojawia się rola dla psychologów, żebyśmy rzeczywiście zbudowali model tego, co się dzieje, a jak mamy model, to możemy bardziej skutecznie, aplikacyjnie postępować, tak? Jeżeli popatrzymy sobie na to, co się dzieje w poszczególnych domenach poznania społecznego u osób chorych, no to rzeczywiście dla każdej z tych kluczowych domen mamy deficyty, przynajmniej na poziomie badań metaanalitycznych. Widzimy przynajmniej jedno odchylenie standardowe in minus u pacjentów, czyli mamy przynajmniej jedno odchylenie standardowe globalnie pomiędzy osobami zdrowymi a pacjentami różnicy. I to, co jest ważne, to, że pokazują się badania mówiące o tym, że jeżeli weźmiemy sobie domeny niespecyficzne, przepraszam za rozmiar tego slajdu, ale to tylko jedna ważna informacja, że jeżeli weźmiemy sobie domeny, które są niespecyficzne, funkcje wykonawcze, szybkość przetwarzania, tak, pamięć operacyjną, to one będą w mniejszym stopniu związane z zachowaniem, z funkcjonowaniem pacjentów niż takie, które rzeczywiście tutaj omawiamy, tak, które rzeczywiście leżą dużo bliżej tego, co na co dzień musimy robić, tego, jak funkcjonujemy. To, co też wiemy, to, że w przypadku większości z tych domen u osób chorych rzeczywiście mamy, poza tym, że na poziomie behawioralnym widzimy deficyty, no to widzimy też zmniejszoną aktywność, czy też różnicę w aktywności w zakresie większości głównych sieci mózgu społecznego u osób chorych, tak? Czy będziemy mówić o percepcji społecznej, przetwarzaniu emocji, teorii umysłu, mamy szereg badań pokazujących, że rzeczywiście te wzorce aktywności neuronalnej u pacjentów są inne.
Są też procesy, które są bardzo mocno automatyczne. Tak jak mówiłem o tym interpersonalnym kodowaniu predykcyjnym, tutaj nie ma jakiegoś naszego świadomego wkładu, dzieje się to automatycznie, bez naszego jakiegoś wielkiego wysiłku. Jeżeli mówimy o procesach zupełnie automatycznych, takich, które po prostu dzieją się bez naszego dużego wkładu, tak? Jeżeli ktoś mi pokazuje jakiś bodziec afektywny, no to ta reakcja jest w dużej mierze automatyczna, tak? Jeżeli obserwuję sobie czynność, no to działanie innych osób, no to aktywność sieci obserwacji czynności też jest tam niezależna od tego, czy ja chcę tego, czy nie. To w tym przypadku takich procesów, gdzie nie pytamy naszych osób badanych o to, co tam się dzieje, jakie mają emocje, jaka jest nazwa, nie wiem, co on zamierza, no to widzimy bardziej skomplikowany wzorzec wyników. Nie zawsze jest tak, że po prostu są deficyty, tak? Czyli w tym momencie mówi się o tym, że jeżeli mówimy o takich jawnych procesach poznania społecznego, gdzie rzeczywiście nasi badani muszą nam wprost odpowiedzieć na jakieś pytanie, wysilić się i powiedzieć, jaka to emocja albo co Sandra miała na myśli, raczej możemy spodziewać się, że będą funkcjonować gorzej. W przypadku procesów automatycznych niekoniecznie. Odnosząc to do interakcji, tutaj mamy przykład jeszcze innej interakcji i gwarantuję Państwu, że za chwilę będziemy bardzo bogatą narrację budować względem dwóch trójkątów. Zastanówmy się, co tu się dzieje. Jak określiliby Państwo? Tu walka o teren? Okej. Też bym... No to co tu się zadziało, drodzy Państwo? Tak jak obserwujemy, rywalizacja, walka o teren? Ja bym powiedział, że najczęściej jak słyszę, no to ludzie mówią... O, nie będzie siedział w domu, tylko pójdzie na podwórko i będzie się bawił. A jakbym zapytał na przykład, kim jest duży trójkąt i kim jest mały trójkąt? Kto to może być? Dziecko z mamą. O, dziecko z kimś dorosłym. Więc no tak, widzimy tutaj cały szereg różnych interpretacji. Może być kobieta i mężczyzna, szereg różnych interpretacji, tak? Nie ma jednej prawidłowej tak naprawdę. No ale to możemy dogadali się. Na koniec był konsensus i zgoda. Więc generalnie to, co jest ważne, to to, że możemy skonstruować taki sam bodziec, gdzie po prostu te dwa trójkąty będą sobie po ekranie przemieszczać się w sposób totalnie chaotyczny, tak? I możemy porównać, jak właśnie osoby zdrowe i osoby chore na schizofrenię interpretują tego typu bodźce. I są badania pokazujące, że na przykład jeżeli porównamy sobie osoby zdrowe i osoby chore, no to pacjenci będą rzeczywiście mniej tej intencjonalności tu atrybuować. Nie będą nam mówić, że ten czegoś chce, żeby ten drugi zrobił. Te opisy będą zubożone, będzie tam mniej, będą też mniej trafne, tak? Okej, czyli na takim poziomie jawnym, gdy badamy to rzeczywiście wprost, pytając naszych badanych, widzimy różnicę. Ale możemy też użyć metody okulograficznej i patrzeć sobie na przykład, czy badani będą podążać wzrokiem za czynnościami obu trójkątów, tak samo jak osoby zdrowe. I tu się okazuje, że pomimo globalnych zaburzeń w zakresie ruchu gałek ocznych, no to wzorzec, jak popatrzymy sobie na przykład na proporcje czasu, którą poświęcają każdemu z trójkątów, nie ma różnic. Jest taki sam wzorzec dla poszczególnych warunków. Na poziomie neuronalnym widzimy różnicę zarówno w sieci obserwacji czynności, przy obserwacji tych czynności, gdzie dwa trójkąty rzeczywiście robiły coś ze sobą, gdzie były jakieś intencje, i sieci percepcji społecznej, czyli bruzda skroniowa górna, tak? Czyli tutaj mieliśmy takie, to są wyniki dotyczące trójkątów. Zrobiliśmy też oczywiście badania dotyczące tego, co dzieje się, gdy pokazujemy ruch punktów świetlnych, czyli te dwie czynności, tak? Pokazywane przy bardzo ograniczonej dostępności informacji wzrokowej. Tutaj mamy wyniki z osób zdrowych. To jest pierwotne badanie, z którego wzięliśmy zadanie. To są nasze wyniki, tak naprawdę te same struktury. Mieliśmy większą grupę, więc no te aktywności są bardziej rzeczywiście rozległe, mocniejsze statystycznie, no ale rzeczywiście zreplikowaliśmy. Jeżeli ktoś mówi o kryzysie replikacyjnym w nauce, to w tym przynajmniej przypadku udało nam się go uniknąć. Zreplikowaliśmy wyniki opisane w pierwotnym badaniu i porównaliśmy je z grupą osób chorych. I wydaje mi się, że nie trzeba być za bardzo
mocno radiologicznie wyszkolonym, żeby zobaczyć różnicę, tak? Generalnie, jak patrzymy sobie, gdzie te aktywności są, no to widzimy aktywność w sieci obserwacji czynności, tak? Widzimy sobie aktywność w sieci percepcji społecznej, no ale rzeczywiście jest dużo mniejsza, dużo mniej rozległa, mniej struktur, chociaż wzorzec podobny. Popatrzyliśmy więc, co się dzieje i co różnicuje obie grupy, tak? I tak jak mówiłem Państwu o tej części mózgu, bruździe skroniowej górnej, która rzeczywiście jest tutaj taka kluczowa, no właśnie tu była różnica, to jest kawałeczek, tutaj bruzda skroniowa górna właśnie była tą strukturą, która u osób zdrowych była w większym stopniu aktywna, gdy były interakcje pomiędzy dwoma osobami w porównaniu z sytuacją, gdy ich nie było. U pacjentów w ogóle nie było takiej modulacji. Niezależnie od tego, czy była tam interakcja, czy nie było, widzieliśmy podobny stopień aktywności. Zobaczyliśmy więc, co się dzieje na poziomie behawioralnym, tak? Zrobiliśmy oba zadania. Zarówno takie, jak na początku tutaj sobie omawialiśmy, gdzie pytaliśmy wprost naszych badanych, jak i takie, gdzie badaliśmy interpersonalne kodowanie predykcyjne. Jakiś czas temu razem z koleżanką z King's College London, Izabelą Pilecką, zrobiliśmy metaanalizę badań nad ruchem biologicznym, pokazując, że rzeczywiście ta metoda nawet pomimo tego, że te informacje są mniej złożone, no to widzimy deficyty, tak? Mniej więcej 2/3 odchylenia standardowego, mniejsze niż przy pełnej prezentacji bodźców, no ale rzeczywiście dalej pacjenci różnią się od osób zdrowych. No i rzeczywiście widzieliśmy, że globalnie gorzej przetwarzają ruch biologiczny. Gdy pytamy ich wprost, no to rzeczywiście gorzej kategoryzowali, czy to była interakcja, czy nie było, co tam się konkretnie działo, tak? Ale jak robiliśmy analizy tego, czy rzeczywiście to interpersonalne kodowanie predykcyjne jest obecne w tej grupie, tak? Czy widzimy jego efekty, no to okazuje się, że pomimo tych deficytów, tak? Pomimo globalnie obniżonego przetwarzania ruchu biologicznego u pacjentów w porównaniu z osobami zdrowymi, dalej potrafili czytać z tej informacji, tak, co ja chcę od drugiej osoby, to, co ta druga osoba zrobi. Czyli rzeczywiście, jeżeli mówimy o procesach automatycznych, no to rzeczywiście ta korzyść z tego gestu komunikacyjnego tam była. To, co jest ciekawe w moim odczuciu tutaj, to poza tym, że rzeczywiście mamy tą dysocjację, czyli mamy procesy automatyczne, które w miarę podobnie działają jak u osób zdrowych i procesy jawne, świadome, które są zaburzone, to, że w grupie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przy użyciu tych samych zadań, przy użyciu tej samej metodologii obserwowano zupełnie odwrotny wzorzec wyników, tak? Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dorosłe, funkcjonujące wysoko, potrafiły dobrze rozpoznać, dobrze odpisać w sposób werbalny, co tam się dzieje, ale jak patrzono na to, czy rzeczywiście jest ta korzyść z gestu komunikacyjnego, nie było w ogóle tego efektu. Czyli mamy zupełnie dwa krańce tego samego kontinuum potencjalnie. Przenosząc to jeszcze na trzecią rzecz, bo to wszystko, o czym mówię, rzeczywiście mamy dużo takich danych, mamy bardzo dużo badań pokazujących, co się dzieje, gdy leżymy w skanerze i tak dalej, gdy patrzymy sobie na różne interakcje, mówimy o wynikach z zakresu neuronauki społecznej, tak? Tymczasem trochę traktujemy ten mózg jak w filmach sci-fi, taki mózg po prostu w słoiku, gdzieś tam siedzi, działa niezależnie od tego, co się dzieje wokół, tak? A mówimy cały czas o procesach społecznych, tak? A co się dzieje? Jak badamy? Tak? Badamy naszych, tutaj taka spektakularna demonstracja tego, co się dzieje. Na przykład robiliśmy ostatnie badanie dotyczące tego, co się dzieje, gdy jesteśmy przekonani, że gramy w jakąś grę z żywym człowiekiem. Mówiliśmy naszym badanym, że będą teraz grać w taką prostą grę ekonomiczną, która nazywa się ultimatum. Czyli będą dostawać oferty od kogoś, kto jest oferentem i te oferty będą dotyczyły podziału 10 zł pomiędzy naszego badanego a drugą osobę. Czyli na przykład oferent mógł dać 3 zł naszemu badanemu i 7 zachować dla siebie. Jeżeli dawał 3 zł, a 7 sobie zachowywał, no to zwykle nasi uczestnicy się nie zgadzali. Ale już tak koło 4 do 6 albo 5 do 5 już zwykle
zwykle się godzili. No i to, czym manipulowaliśmy, to to, czy nasi badani wierzyli, że grają z żywym człowiekiem, który gdzieś tam w sieci siedzi po drugiej stronie ekranu, czy grają z komputerem, który robi to w sposób losowy, czy też z algorytmem, który miał takiego pięknego awatara właśnie i mówiliśmy, że rzeczywiście to jest sztuczna inteligencja, która została wymodelowana na podstawie zachowania żywych ludzi. I główny efekt na poziomie neuronalnym, który zaobserwowaliśmy neurofizjologicznie wraz z magistrantką, której to badanie tutaj pokazuje, Natalią Jakubowską, to to, czy nasi badani, główną zmienną, która wpływała na to, co obserwowaliśmy na poziomie neuronalnym, było to, czy nasi badani wierzyli, że grałem z drugim człowiekiem. Tak? Więc tutaj zdrowi. Tu mówimy o zdrowych. Tu mówimy już o zdrowych. Tymczasem jak wyglądają nasze badania? Nasze badania wyglądają tak, że wsadzamy badanego do EEG, do skanera, pokazujemy jakieś, nie wiem, proste obrazki, proste tony. Idziemy w stronę neuronauki społecznej, bombardujemy go zdjęciami, dziesiątkami zdjęć. Nasz badany leży nieruchomo w skanerze, w cewce. Nie wiem, czy Państwo mieli tą przyjemność, ale generalnie badanie no, dalekie jest od trafności ekologicznej towarzyszącej tutaj nawet takiej interakcji jak teraz, tak, czy jakiejkolwiek nawet sytuacji laboratoryjnej. W szczycie takiej już ekologicznej trafności pokazujemy dynamiczne bodźce, jakieś filmiki i tak dalej i obserwujemy aktywność mózgu, czy to w EEG, czy w skanerze, tak? Tymczasem to, co powinniśmy robić i to, co staramy się robić w tym momencie, to takie paradygmaty, gdzie jednak te osoby ze sobą wchodzą w żywą interakcję, tak? No bo zupełnie inne procesy towarzyszą temu, kiedy ja coś obserwuję, a kiedy w tym uczestniczę, tak? Dlatego też neuronauka społeczna tutaj, tak jak pani Harry ładnie zaznacza, może być określona mianem nauki o obserwatorach. To pięknie wygląda, że rzeczywiście możemy dać naszym badanym jakąś zorganizowaną aktywność, a już zupełnie optymalną sytuacją byłoby śledzenie aktywności neuronalnej towarzyszącej naturalnym, spontanicznym interakcjom. Oczywiście od strony technicznej nie jest takie proste. Tak? Jeżeli chcemy, robi się takie badania, określa się je nawet ładnie mianem hyperscaningu, czyli jednoczesnej obserwacji aktywności mózgu u wielu osób. No ale teraz wyobraźcie sobie Państwo, że mamy kilka skanerów fMRI, które spięte są w jedną sieć. Dalej, no możemy mówić, że jest interakcja, widzimy w okienku naszego badanego, który gdzieś tam po serwerze wysyłane są informacje od nas, my obserwujemy z kamerki obraz jego twarzy. Jest to interakcja, tak? No nie powiedziałbym, że taka zupełnie ekologicznie trafna, ale już coś. Oczywiście staramy się obejść ten problem. Są takie pomysły, że na przykład wsadzać dwóch badanych do jednego skanera, tak? Tak zwany fMRI z podwójną cewką. Możecie sobie Państwo wyobrazić, czy to badanie rzeczywiście ma wysoką trafność ekologiczną, jeżeli przez 40 minut mamy siedzieć komuś, leżeć z kimś twarzą w twarz, oddzielenie jakieś. Technicznie jest to bardzo ciężkie, tak? Oczywiście, jeżeli wyjdziemy poza skaner, mamy trochę większe możliwości, no bo EEG tak naprawdę jest dużo mobilniejsze. Podobnie techniki takie jak na przykład spektroskopia pola bliskiego, tak? Bliskiej podczerwieni. Tutaj możemy założyć czepki, podpiąć naszych badanych do jednego skanera, do jednego tutaj aparatu i patrzeć, co tam robią ze sobą, tak? I rzeczywiście tu już mamy troszkę większe pole do działania, oczywiście też kosztem tego, co rejestrujemy. Optyma, to jest chyba moje ulubione badanie, które rzeczywiście pokazuje, do czego dojeżdżamy. W tym momencie 4 osoby w czepkach EEG grają w brydża. Technicznie jesteśmy w stanie to zrobić, oczywiście pojawia się problem. Jeżeli mamy sobie dwa typy bodźców, tak, standardowy paradygmat, w którym rzeczywiście patrzymy sobie, jak bodziec reaguje na jak mózg reaguje na bodziec A i porównujemy to z bodźcem B, wszystko wiemy, co nam potrzeba już na starcie. Wiemy, jak to zamodelować, wiemy, jak to liczyć, wiemy, jak to później obrabiać. Jeżeli mamy osoby, które współpracują ze sobą w jakiś dla nas totalnie niekontrolowany sposób, nie mamy określonych znaczników, które po prostu nas interesują, tylko szukamy tego, co się między nimi dzieje, no to też już poza stroną stricte techniczną, metodologicznie i obliczeniowo jest to dużo bardziej problematyczne, tak? Staramy się odejść od myślenia o jednym mózgu na rzecz tego, żeby patrzeć, co dzieje się na linii dwóch mózgów, no ale rzeczywiście nie jest to proste. Chociaż mamy już pierwsze wyniki. Tutaj na przykład jest takie badanie, gdzie właśnie we wzmiankowaną grę ultimatu badani grali ze sobą przy rejestracji właśnie spektroskopią pola, spektroskopią bliskiej podczerwieni, tak? Monitorowano właśnie aktywność ich kory przedczołowej i styku ciemieniowo-skroniowego. I to, co jest ważne, to to, że w momencie, kiedy te dwie osoby się widziały,
no to widzieliśmy dużo większą synchronizację w styku ciemieniowo-skroniowym na poziomie jej aktywności. Podobnie w EEG. Tutaj są badania pokazujące, że przy grze ultimatum widzimy relacje, widzimy tutaj przepływ informacji pomiędzy okolicami czołowymi u jednej i u drugiej osoby, tak? To nie jest proste, no ale staramy się wdrażać. Tutaj już zdjęcie z naszego laboratorium, gdzie rzeczywiście przy użyciu metody EEG staramy się ten paradygmat zreplikować i zobaczyć, co tam się dzieje. Oczywiście też można by powiedzieć, że w tej sytuacji te osoby nie synchronizują się ze sobą, ale synchronizują się do tego, co widzą na ekranie, do bodźca, do jakiegoś zadania i to tak naprawdę można by je posadzić osobno i dalej byśmy to widzieli. Staramy się więc robić szereg różnych sytuacji. Tutaj razem z moją współpracowniczką, Paulą Wicher, ćwiczymy nowy paradygmat. Sprawdzamy, jak generalnie działa taki paradygmat, w którym warunki różnią się tylko tym, czy dwie osoby mają ze sobą współpracować, czy mają ze sobą współzawodniczyć, tak? Cały czas trzeba wciskać jak najszybciej klawisz, tylko raz zadanie jest takie, żeby wcisnąć go jak najszybciej w tym samym momencie, co druga osoba, a za drugim razem szybciej niż druga osoba. Ale tak naprawdę sprowadza się do tej samej czynności motorycznej. Oczywiście też nie jest to takie proste, jeżeli chcemy zbadać dwie osoby w EEG, no to przygotowanie takiego badania, gdzie my założymy te dwie osoby i założymy im czepki, 64 elektrody każdej, jest dość czasochłonne i dość problematyczne, no ale staramy się obejść te problemy, o których mówiłem przed chwilą w kontekście nauki o obserwatorach. I w tym kontekście oczywiście zapraszam do śledzenia postępów mojego zespołu Social Perception and Interaction Team. Tutaj jest na Facebooku, jak go znaleźć, nasza strona. Oczywiście zapraszam też do mailingu i dziękuję za uwagę. Dziękuję też współpracownikom, instytucjom, które sfinansowały badania i tyle.